Cześć! W dzisiejszym odcinku chcę Ci opisać pacjenta, jaki do mnie trafił w zeszłym tygodniu. Opiszę wywiad oraz jak przeprowadziłem badanie i zobaczymy, czy będziemy mieli podobne postawione hipotezy oraz czy też byście wybrali takie leczenie. Zaczynam. Mężczyzna, lat 42, po tygodniu spędzonym na nartach, a następnie po 10 godzinach prowadzenia auta, doznał kłującego bólu okolicy lewej pachwiny. Wcześniejsze lata bardzo aktywny sportowo, jednak ostatnie 2 lata mniej aktywny i lekka nadwaga. Pacjent z ciężkim trudem położył się na leżance, ból podczas unoszenia nogi, w badaniu ból zgięcia, zgięcia z przywiedzeniem, ból podczas zgięcia z oporem, a także podczas pronibenda, czyli zgięcia stawu klonowego w leżeniu przodem. A układ nerwowy, czyli nerw udowy, był negatywny. Palpacyjnie wszystkie otaczające tkanki były o wzmożonym tonusie. Bolesne. Ze względu na bardzo duże dolegliwości, moją pierwszą hipotezą był obrąbek. Wykonałem techniki miękkie, wdrożyłem izometrię iliopsoasa w celu poprawy centrowania głowy w panewce, a także ćwiczenie do aktywnego wyprostu. Ze względu na brak dużej poprawy, opiszę Ci, co wykonałem na drugiej wizycie i na co zmieniłem moją pierwszą hipotezę. Do poprzedniego badania dodałem test nerwu zasłonowego i po odzwierciedleniu tego bólu pacjenta zmieniłem kierunek leczenia. Wykonałem techniki miękkie przywodzicieli, następnie wykonałem neuromobilizację oraz zadałem ćwiczenie autoneuromobilizacji do domu. Wynik? Olbrzymia poprawa. Pacjent zaczął normalnie funkcjonować. A jaka jest Twoja hipoteza i jaką byś poprowadził terapię? Daj znać w komentarzach. Takich materiałów na moim kanale będzie pojawiało się coraz więcej, więc zachęcam Cię do obserwowania. Pozdrawiam, Paweł Cegłowski.